Co się stało z Łukaszenką? Pytają media, a po cichu również mieszkańcy Białorusi. Od czasu wizyty na Kremlu pojawia się sporadycznie, jest wyraźnie niedysponowany, więc tak do końca nie wiadomo, chory, zdrowy, żyje, a może nie żyje. Ruska kuracja. Manewrował Sasza w obietnicach hojny, popierał Putina, ale nie chciał wojny. Udostępniał bazy, lotniska, a juści. Lecz swoich soldatów do boju nie puścił. No i się doigrał, pomimo pokuty. Po powrocie z Kremla wygląda jak struty. I leżąc w tym łożu martwi się szalenie, bo car oferuje mu dalsze leczenie. A czym się to kończy, wie już grono spore. Bierut i Toriati, Dymitrow i Torres.